Podziwiałem wtedy dalekowzroczność profesora Gremka, który zaryzykował upadek rządu po to, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia. On już wtedy musiał wiedzieć, że Żydzi wystąpią przeciwko Polsce z roszczeniami majątkowymi. Śledztwo ustaliło, że te rurociągi wysadziła grupa ukraińska, której rząd polski udzielił daleko idącej pomocy logistycznej. Ja nie jestem ani antyukraiński, ani antyżydowski, ani prorosyjski. Tylko po prostu nie daje się zwariować tej nachalnej propagandzie. Nie przyjmuję za dobrą monetę wszystkiego, co podaje do wierzenia ukraiński sztab generalny. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Eryk Wnuk, 1751. O, znowu mi pan Wnuk kadzi tutaj, pisze tak. Panie Stanisławie, krynico wiedzy i nadziei o prawdy. Chciałbym zapytać, jaki widziałby pan najlepszy scenariusz dla Konfederacji, gdyby po październikowych wyborach została trzecią siłą w Sejmie? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo za te życzenia. Ja bym z Konfederacji radził tak, żeby nie wchodziła z nikim w koalicję, ze zwycięzcą tych wyborów, żeby nie wchodziła w koalicję, bo to taka koalicja, no kto może być, albo Prawo i Sprawiedliwość może uzyskać najlepszy wynik wyborczy, albo Volksdeutsche Partei, no to ani z jednymi, ani z drugimi Konfederacja w koalicję nie powinna wchodzić, dlatego że taka koalicja byłaby dla niej pocałunkiem śmierci. Nie, natomiast mogłaby dzięki temu, że byłaby trzecią siłą w Sejmie i od jej poparcia by wiele zależało, mogłaby takie poparcie sprzedawać drogo, nie za jakieś posady czy te w spółkach Skarbu Państwa, nie za jakieś tam stanowiska, tylko, no i podam przykład czegoś takiego. W 1993 roku poseł Alojzy Pietrzyk złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu panny Suchockiej. No, rząd miał bardzo niewielką większość w Sejmie. Właściwie balansował na granicy upadku. W związku z tym pan poseł Andrzej Potocki z ramienia tam Unii Demokratycznej obchodził wszystkie kluby i koła poselskie, mówiąc na jakich, próbując wysądować na jakich warunkach by poparły rząd, głosowały za rządem przy głosowaniu tego wotum nieufności. No i zaszedł też do pokojów Unii Polityki Realnej. Akurat ja nie byłem posłem, ale przypadkowo tam byłem wtedy. No i kolega Mikke mówi, nie, żadnych warunków nie stawiamy, my będziemy głosować przeciwko rządowi. Ale ja się wtrąciłem do rozmowy, mówię, dlaczego? Nie, postawcie warunki. No a jakie? Ja mówię, dwa warunki postawcie, żeby koalicja rządowa się zobowiązała, bo to była koalicja Unii Demokratycznej i KLD, żeby się zobowiązała do obniżenia stawki VAT z 22 do 7% i żeby na piśmie złożyła deklarację, że poprze ustawę o restytucji mienia, która już była gotowa. No to kolega Mikke mówi, dobrze, to takie warunki stawiamy. No i pan Potocki poszedł, nie było go 5 godzin. Przyszedł po 5 godzinach, powiedział, że odrzucają te warunki. No to jak odrzucają, to odrzucają. Następnego dnia odbyło się głosowanie. No i 4 posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi, a rząd upadł tylko jednym głosem. Jednym głosem, więc te 4 głosy mogły go uratować.
No i po, ten minister Lewandowski do posła Próchno-Wróblewskiego świętej pamięci mówi, dlaczegoście głosowali przeciwko rządowi? A ten mówi, no jak to dlaczego? Odrzuciliście nasze warunki, to co sobie wyobrażaliście, że będziemy głosować za rządem w takiej sytuacji? A ten mówi, jakie warunki? Okazało się, że profesor Geremek nie poinformował koalicjantów o tych warunkach i Próchno-Wróblewski mu powiedział ministrowi Lewandowskiemu, jakie to warunki były. On mówi, no to przecież to było do przyjęcia, mogliśmy to przyjąć. No i podziwiałem wtedy dalekowzroczność profesora Geremka, który zaryzykował upadek rządu po to, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia. On już wtedy musiał wiedzieć, że Żydzi wystąpią przeciwko Polsce z roszczeniami majątkowymi. Więc rzeczywiście był to polityk inteligentny i bardzo dalekowzroczny. No więc tak można wpływać na bieg spraw państwowych, nie wchodząc w żadną koalicję, która, jak powiadam, byłaby dla... Wtedy Konfederacja, obawiam się, że Konfederacja podzieliłaby wtedy los wszystkich partii jednorazowego użytku, jak Kukiz 15, jak tam to porozumienie Jarosława Gowina, jak tam ta Nowoczesna, jak ruch Palikota, oto takie właśnie były, jak Samoobrona wreszcie. To Konfederacja nie powinna takiego głupstwa robić, powinna się nastawiać na długi marsz. Gaming.pl1. Co pan sądzi o Stanisławie Grabskim? No tu mi pan zabił ćwieka, bo... Stanisław Grabski chyba był socjalistą. I to, ja tam niewiele o nim właściwie wiem, ale kiedyś w alfabecie wspomnień Antoniego Słonimskiego jest, zdaje się, wzmianka o nim. Tylko nie wiem, czy mi się myli z Władysławem Grabskim, czy mi się nie myli z Władysławem Grabskim. I otóż pyta go, już on był takim starszym panem, trochę zramolałym, no i Słonimski pyta go, dlaczego pan odszedł od socjalizmu, a ten mówi, od czego? No od socjalizmu. A on mówi, nie pamiętam. Niewiele mam do powiedzenia na temat Stanisława Grabskiego. Grapluta 9640. Witam panie Stanisławie. Jak pan myśli, czy jest jeszcze szansa dla polskich szkół i uczelni, aby temu duraczeniu położyć kres? No nie wiem, jakie duraczenie ma pan na myśli, bo tutaj spotykamy się w przypadku szkół, zwłaszcza uczelni też, z dwoma rodzajami duraczenia. Jedno duraczenie to jest to postępowe takie, żeby tam wprowadzać rozmaite te edukatorów seksualnych, tam takie wyranżerowane, już wyeksploatowane panie z agencji towarzyskich, tam by nauczały edukację seksualną, by krzewiły w szkołach, no to, to jest jedno duraczenie. A drugie to jest, no i to postępowe takie, że tam jak ktoś, jakiś profesor powie, że no nie wiem, coś tam się studentom nie podoba, to oni uważają, że to powinny władze uczelni pozbawić go prawa wykładania i tak dalej. No to, to jest duraczenie jedno. A drugie duraczenie to jest takie, tu tam zarzucają temu panu ministrowi Czarnkowi, że on prowadzi duraczenie. Moim zdaniem bon edukacyjny, wprowadzenie bonu edukacyjnego, którego jakoś nie można wprowadzić mimo upływu 33 lat od transformacji ustrojowej, a myśmy to propagowali jeszcze w latach 80. Pamiętam, że w wydawnictwie Kurs, podziemnym wydawnictwie Kurs,
wydaliśmy taką książkę Miltona Friedmana i Rózy Friedman. Daliśmy temu tytuł Rozwiązanie liberalne. No i tam właśnie było o tym bonie edukacyjnym, a wcześniej jeszcze nie rozwiązanie liberalne, tylko wolny wybór, przepraszam, bo rozwiązanie liberalne to była książka Gisormana, którą też wydaliśmy w tym podziemnym wydawnictwie Kurs i tam też była rozwinięta koncepcja czeku oświatowego. No i jakoś nie można go wprowadzić, dlatego że no wtedy jedne szkoły, to nastąpiły pluralizm edukacyjny. W jednych szkołach by uczono masturbacji, jak tam prezerwatywę nakładać na ogórek i tak dalej, a w innych by po staremu uczono matematyki, chemii, biologii, historii, języków obcych i rodzimego. No i rodzice by głosowali nogami. W związku z tym, a chodziło w tym czeku oświatowym, to tylko chodzi o to, żeby i rodzice, i nauczyciele zrozumieli, że ich pracodawcą nie jest państwo, tylko rodzice. I żeby rodzice, bo teraz to mają, nie mają nic do gadania, czy prawie nic do gadania, a wtedy to mieliby, bo szkoła by nie miała żadnych pieniędzy innych, tylko te, które uzbiera z tych czeków oświatowych. No i wtedy to znakomicie dyscyplinuje wszystkich, przywraca im poczucie rzeczywistości. Lesław Kilian, 6805. Szanowny panie, zadałem panu pytanie, jakie haki ma USA na przywódców Unii Europejskiej, że ci robią to, co szkodzi ich krajom. Pan się sprytnie wykręcił historią. No, dlaczego pytam teraz o konkrety? Dlaczego Niemcy po wysadzeniu rurociągu przez Jankesów udają, że nic się nie stało? Kupują amerykański gaz po 3-krotnej cenie i się jeszcze oficjalnie cieszą, że są niezależni energetycznie. To jakiś absurd, bo tak zależni energetycznie to nigdy nie byli. Wcześniej mieli wybór albo Rosja, albo Ameryka. Teraz są w pełnej zależności od wuja sama. My dzięki bardzo dalekowzrocznej polityce naszych rządów nie jesteśmy w lepszej sytuacji. No, nie wykręcałem się historią, myślałem, że ta odpowiedź panu wystarczy. Poza tym, wie pan, Niemcy po wysadzeniu rurociągów wcale nie udają, że nic się nie stało. Przeciwnie, prowadzą cały czas śledztwo, tyle tylko, że może bez rozgłosu, ale niedawno właśnie ogłosili jego wyniki. Bo tam jakieś osoby, nie wiem, czy tam podłączyli te osoby do prądu, czy tam te, nie wiem, jakoś tak je przekonali, no nie wiem, jak to się stało, może i jedno i drugie, że te osoby zaczęły, jak to mówią, współpracować z tymi śledczymi. No i co się okazało, że śledztwo ustaliło, że te rurociągi wysadziła grupa ukraińska, której rząd polski udzielił daleko idącej pomocy logistycznej. No, łódź tam dostarczyli i tak dalej. Nie wiem, czy ładunki wybuchowe też. Czy... No, krótko mówiąc, wcale nie zachowują się, jakby nic się nie stało. Przeciwnie, bo myślę, że w odpowiednim momencie wyciągną z tego konsekwencje. Natomiast nie dlatego, że haki mają Amerykanie. Nie. Proszę pana, niech pan się postawi na stanowisku niemieckiego kanclerza. Ma pan kilkadziesiąt tysięcy wojska amerykańskiego na swoim terytorium. I od 1945 roku ta liczba może w każdej chwili się zwiększyć, bo to było wielokrotnie ćwiczone. Jeszcze w czasie zimnej wojny. Jak tu natychmiast zwiększyć liczebność wojska amerykańskiego w Europie, przede wszystkim w Niemczech, na wypadek sowieckiego ataku. Więc to jest przećwiczone wszystko. No to jak by się pan zachowywał? Co, postawiłby się pan Amerykanom, mając kilkadziesiąt tysięcy wojska amerykańskiego na swoim terytorium?
Nie postawiłby się pan. Też by pan musiał udawać, że tam tego wszystko jest w jak najlepszym porządku. No, ale swoje by pan myślał. I w momencie, kiedy tam Amerykanom by się powinęła noga, czy się powinie noga, to co, myśli pan, że Niemcy nie wyciągną konsekwencji z tego? Wyciągną, a jakże? I to odczujemy je na własnej skórze. Właśnie dlatego, że takie ustalenia śledztwo tutaj przeprowadziło. Grzesiotto. Dzień dobry. Czytam lalkę Prusa i tak się zastanawiam, czy aby nie z tej powieści zapożyczył pan powiedzonko nasz nieszczęśliwy kraj, którym często posługuje się jeden z bohaterów. Pozdrawiam, dużo zdrowia. No oczywiście, że tak. To książę tak mówi w lalce. Nasz, ach, ten nieszczęśliwy kraj. Książę tak mówi w lalce i ja sobie to przyswoiłem, bo bardzo mi się to spodobało. User PH3BI7JC8R. No to jakieś szyfry są, nie potrafię go rozgryźć. To gorzej niż Enigma. Dzień dobry. Czy jest pan antyukraiński, antyżydowski, prorosyjski? I czy aby móc uważać się za polskiego patriotę, trzeba być antyukraiński, antyżydowski, prorosyjski? No to wie pan, ja nie jestem ani antyukraiński, ani antyżydowski, ani prorosyjski. Tylko po prostu nie daje się zwariować tej nachalnej propagandzie. Nie przyjmuję za dobrą monetę wszystkiego, co podaje do wierzenia ukraiński sztab generalny. No to nie, tylko staram się otworzyć sobie, jeżeli sztab ukraiński, sztab generalny mówi o zwycięstwach, to tam ruska armia już jest rozgromiona i tak dalej, a tymczasem patrzę, że w terenie właściwie od miesięcy nic się nie zmienia, to znaczy, że kłamią. To znaczy, że kłamią. Jak ukraiński wywiad powiada, że Putin już tam umarł, albo jest tam bliski śmierci, że rak go toczy, czy tam Franca, syfilis transsyberyjski, a tu widzę, że Putin żyje jak gdyby nigdy nic, no to widzę, że wywiad ukraiński kłamie. Dlaczego miałbym tutaj bezkrytycznie wierzyć w takie brednie? No to, ale to nie jest postawa antyukraińska. Postawę antyukraińską można mi przypisać w momencie, kiedy na przykład szef ukraińskiego IPN-u, pan Drobowicz, powiada, nie będzie zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, dopóki Polska nie odbuduje wszystkich pomników UPA na swoim terytorium. No to ja wtedy taką postawę oceniam krytycznie. Ale to nawet nie do pana Drobowicza mam pretensje, tylko do rządu polskiego, że podpisując umowę z 2 grudnia 2016 roku, na podstawie której zobowiązał się do nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa, nie postawił żadnych warunków, chociażby takiego, że rząd ukraiński w zamian za to zgodzi się na ekshumację, no już nie mówię, że na upamiętnienie tych ofiar tego ludobójstwa w tych miejscach, gdzie były te polskie wsie, o których pamięć została zupełnie zatarta i ślad po nich zaginął. No to do rządu polskiego mam pretensje, ale to nie jest postawa antyukraińska. Żydami bym się w ogóle nie interesował. Gdyby Żydzi nie interesowali się w pewien charakterystyczny sposób Polską, gdyby Żydzi nie wysuwali wobec Polski roszczeń majątkowych, w dodatku tak ten biznes taką ma specyfikę, że wymaga przyprawienia narodowi polskiemu odrażającego wizerunku narodu morderców. Więc ja do takiego czegoś odnoszę się krytycznie i tam specjalnie się nie ceregielę, kiedy mam oceniać taki sposób postępowania. To nie jest postawa antyżydowska. Jakby Żydzi tego nie robili, to ja bym też nic tam nie miał im do zarzucenia. Czy prorosyjska? Nie.
Tylko powiadam, staram się zachować poczucie rzeczywistości, a nie ulegać jakimś takim iluzjom, bo to najgorzej jest, jak się wierzy we własną propagandę. W naszą propagandę to mogą wierzyć inni, ale nie my. My mamy zachować poczucie rzeczywistości. Tymczasem każdego, kto zachowuje poczucie rzeczywistości w tym amoku, w jakim kraj jest pogrążany nasz nieszczęśliwy, no to się uważa za ruskiego agenta. Ale ja pogardzam takimi opiniami, podobnie jak tymi funkcjonariuszami propaganda Abteilung, którzy się uważają za publicystów. User IH5HB1MX2W. Która partia polityczna wygra wybory? No na razie sondaże są takie, że najlepszy wynik wyborczy może uzyskać Zjednoczona Prawica, ale taki wynik, który nie wystarczy im do samodzielnego ustanowienia rządu, w związku z tym będzie poszukiwała kolaborantów. No i myślę, że takim naturalnym kandydatem na kolaboranta jest nie Konfederacja, tylko trzecia droga. Polskie Stronnictwo Ludowe, które uczestniczy w trzeciej drodze, ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w patriotycznych porywach nawet większą, więc to prawdopodobnie tak. Carlos MC1WL. Panie Staszku, szanowny, czy nie ma pan odruchów wymiotnych, słuchając czasem braci Karnowskich? Jeden z nich, ostatnio chcąc się podlizać, powiedział nawet, że armia ukraińska należy do zachodniego kręgu. Była kiedyś moda na psychologów w telewizjach, teraz mamy takich publicystów, lizusów i speców od wszystkiego. No ja nie mam odruchów wymiotnych, bo nie słucham tego, co mówią bracia Karnowscy. Właśnie robię to po to, żeby nie mieć odruchów wymiotnych i dla higieny psychicznej. I każdemu to radzę. Każdemu to doradzam, żeby jak chcę zachować, że tak powiem, spokój ducha, równowagę i tam nie denerwować się bez potrzeby, no to niech nie słucha tych funkcjonariuszy propaganda Abteilung, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bo w Polsce już dziennikarstwo staje się zjawiskiem, publicystyka staje się zjawiskiem niezmiernie rzadkim. Na palcach jednej ręki można policzyć publicystów z prawdziwego zdarzenia, a reszta to są funkcjonariusze propaganda Abteilung. Nie ma żadnego powodu, żeby ich słuchać, tam czytać, oglądać. To oni mają, bo to nie za darmo to robią, to ja ich rozumiem. No ale to, żebyśmy my jeszcze się tym przejmowali, że to za dużo szczęścia na raz było i tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. To jest Polin. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Polaku, nie daj się okłamywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roju. Polecam. Grzegorz Braun.